pani blisko pań, prowadzi inspirujące kobiety. Który z tych problemów dotyczących kobiet w Polsce trzeba rozwiązać najszybciej, pani zdaniem? Moim zdaniem problem pracy i awansu to jest podstawa. W dalszym ciągu kobiety mają problem z awansem i z płatnością za pracę. To nie są wyrównane płace w dalszym ciągu i tutaj myślę, że trzeba będzie bardzo poważnie nad tym popracować. Musi być program, który spowoduje, że tych szklanych sufitów, nie lubię tego określenia, ale że tego po prostu nie będzie. Mam nadzieję, że tak jak w wielu zarządach firm czy na stanowiskach zarządczych jest coraz więcej kobiet, to będzie dobra tendencja i tak będzie. Nie dlatego, żeby były parytety, bo parytety to jest rzecz dziwna. Żeby zdolne osoby, niezależnie od płci, miały szansę na rozwój i awans zawodowy. To dotyczy także kobiet. A spotkała się pani z taką sytuacją, że to właśnie kobieta jest szefem i nie rozumie wcale postulatów, o których pani teraz mówi? Tak, to się też zdarza i nie powiedzmy sobie często kobieta kobiecie jest wrogiem. Ale ja myślę, że to jest normalne. Są źli i dobrzy ludzie, są złe i dobre kobiety, zły i źli i dobrzy mężczyźni. Myślę, że to wszystko zależy od człowieka, naprawdę nie od jego płci. Czy ta nierówność płac w telewizji też występuje? W naszym wypadku nie, bo my z Marcinem zarabiamy dokładnie tyle samo. Nawet nie o to pytałem, ale tak jest. Ale tak jest. Tak jest. Dzięki temu wiadomo, że nie ma większej i mniejszej gwiazdy, nie ma kogoś lepszego i gorszego. Po prostu jesteśmy razem. Razem ten program prowadzimy, razem zarabiamy tyle samo.